Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę agentomasz.pl ukośnik 803, ponieważ tam znajdziecie trzecie podsumowanie tygodnia w ósmym sezonie podcastu Agent i to podsumowanie tygodnia jest niezmiernie ważne. Wiem, każdy tak mówi, ale to podsumowanie tygodnia jest naprawdę niezmiernie ważne. Być może jest ono najważniejsze. Na pewno z trzech dotychczasowych, jakie ukazały się w ósmym sezonie podcastu Agent. Moi kochani, ponieważ dzisiaj w najnowszym wydaniu Wieści Pominiętych mamy podwójną układankę. Musimy zdrapać dwie warstwy. Zazwyczaj zdrapujemy jedną warstwę i mówimy o wieściach, które zostały pominięte w mainstreamie. Tym razem segment numer 5 jest opowieścią, która pojawia się bardzo często obecnie w mediach na Zachodzie. W Polsce jakoś bardzo mało się o tym mówi, ale potem wchodzimy do segmentu numer 4, gdzie pokazuję Wam, że tak naprawdę media te na Zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych używają tej historii obecnie z dużą chęcią. Jest ona sensacyjna, owszem, zaraz przejdziemy do tego, co to jest, ale robią to tylko po to, żeby przykryć inną historię. I to jest nasz segment numer 4. Segmentem numer 5 jest zniknięcie Jamala Khashoggiego. Różni ludzie różnie wymawiają jego nazwisko, musiałbym się dowiedzieć od jego narzeczonej najlepiej, bo, ponieważ była to ostatnia osoba, która widziała go żywego i się do tego przyznaje. Zniknięcie saudyjskiego dziennikarza, który współpracował z amerykańskimi wydawnictwami, m.in. z Washington Post, 2 października znikł o godzinie 13:15, kiedy udał się na chwilę do konsulatu saudyjskiego w Turcji, żeby załatwić papiery związane z jego rozwodem. Chciał się po raz kolejny ożenić. Od tego czasu go nie widziano. Doszło do tego nawet, jeśli nie znacie tej historii, że Donald Trump musiał do Arabii Saudyjskiej wysyłać Mike'a Pompeo, sekretarza stanu, żeby się dowiedzieć, o co tak naprawdę się zdarzyło. Czyli sytuacja jest całkowicie nieprzypadkowa. Nie jest to po prostu jakieś zniknięcie jakiegoś zupełnego, nazwijmy to, no-name'a gdzieś na końcu świata. Ale pod tym wszystkim znajduje się wątek numer 4, który opisujemy dokładnie. Jest to sytuacja w Jemenie. Co się w tym momencie dzieje w Jemenie? Bardzo niewygodna zarówno dla republikanów, jak i demokratów ze względu na ich powiązania z rynkiem sprzedaży broni. To jest segment 5 i segment numer 4. Tak jak mówię, agentomasz.pl łamane przez 803. Wszystkiego się tam dowiecie. Potem są 3, 2, 1. Potrójna trójka, mówiąca o upadkach różnych firm. Podwójna dwójka, mówiąca o tym, że najlepiej, żeby dostać mieszkanie w Anglii, jest być terrorystą, a żeby dostać mieszkanie w Stanach Zjednoczonych, tudzież kredyt na mieszkanie, najlepiej mieć bardzo kiepską historię kredytową. I potem jest deserowa jedynka, której pozwolę sobie Wam nie zdradzać. W każdym razie trzecie wieści pominięte w ósmym sezonie podcastu Agent już są na stronie.